Czekamy na wszystkich uczestników, żeby ukończyli rywalizację. Po tym będziemy mogli już zamknąć wyniki i powoli przetwarzać pierwsze trójki w kategoriach wiekowych. Będzie oczywiście dekoracja najlepszych w kategoriach zarówno Open, jak i pierwsze trójki w kategoriach wiekowych i dodatkowa klasyfikacja dzisiaj mieszkańcy gminy Puszczykowo. Zatem tych nagród jest sporo. Myślę, że spora liczba osób tutaj z dodatkową nagrodą w postaci pucharu wyjedzie. Będzie to także doskonała pamiątka tego drugiego marszu dzisiaj rozgrywanego w ramach Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking. Dla tych, którzy może startowali dzisiaj po raz pierwszy lub startowali przypadkiem, zachęcamy Was do zapoznania się z regulaminem całego Grand Prix. Znajduje się on obok białego namiotu biura zawodów. Tam także dowiecie się, jakie są kolejne terminy, bo oczywiście oprócz Mosiny i Puszczykowa będziemy także w Stęszewie i Komornikach. W Stęszewie na dystansie 10 km, w Komornikach na dystansie 7. Tam będziemy kolejne marsze rozgrywać i w ten sposób wyłonimy później najlepszego, jeśli chodzi o całościowe Grand Prix. To też mamy przyznawane punkty za poszczególne kategorie, poszczególne miejsca, ale myślę, że zasady są przejrzyste, rozwieszony regulamin. Zachęcamy do przeczytania. Te osoby, które może jeszcze przystartowały nawet później, ale chciałyby zobaczyć, jak to wygląda. Zachęcamy, teraz jest dużo czasu, jest słonecznie, jest piękna pogoda, w oczekiwaniu na dekoracje można sobie takie rozeznanie zrobić. Widzę, że nam spory tłok się zrobił przy namiotach naszych partnerów, Wielkopolski Park Narodowy i gmina Stęszew. Oni oczywiście zapraszają do siebie, mają tam dla Was też przygotowane atrakcje. Są tu dla Was, są tu właśnie po to, żeby z Wami, żeby Was informować, żeby się promować, więc zapraszamy do nich. Tam w namiocie oprócz gminy Stęszew mamy także materiały promocyjne gminy Mosina, gminy Komorniki, gminy Puszczykowo, czyli tych wszystkich gmin, które współpracują przy organizacji Grand Prix Wielkopolskiego Parku Narodowego w Nordic Walking. Naprawdę wspaniała inicjatywa. Zobaczmy, jak dużo ciekawych rzeczy, jak dużą i fajną imprezę można zorganizować, współpracując między gminami i współpracując z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Osoby, które już ukończyły, prosimy o zwrot chipów do koszy, które możecie znaleźć za strefą mety w okolicach medali. Mamy także tutaj dwie stópki do kijów Nordic Walking, które znalazły z uczestników, takie gumowe, więc jeżeli ktoś stwierdził ubytek takiej stópki w jednym ze swoich kijów, prosimy tutaj o podejście do nas. My te stópki zwrócimy, oczywiście ciężko, a nie z weryfikacją, ale myślę, że ktoś, kto zgubił te stópki, mógłby się do nas zgłosić. Oczywiście mu je przekażemy, będzie miał komplet. Aga! Jeszcze dwie osoby. I wielkie brawa dla pani z numerem 131. Z uśmiechem jest już na mecie, zakończyła rywalizację. O to właśnie tutaj chodzi, o uśmiech, o dobrą zabawę, o to, żeby z uśmiechem tą dychę pokonać. Jeszcze jedna osoba. Było na pewno ciężko, trasa przełajowa, ale jakże piękna. Myślę, że uczestnicy docenili także dzisiaj walory trasy, ale to nie jest jedyna piękna trasa, jaką przygotowaliśmy dla Was w ramach tego Grand Prix. W kwietniu w Mosinie także mieliście przyjemność rywalizować na pięknej trasie i mówię także Wam i zapewniam, że i Komorniki, i Stęszew także przygotują dla Was niesamowicie ładną trasę, niesamowite widoki Wielkopolskiego Parku Narodowego. To naprawdę jest miejsce, w którym chce się rywalizować, w którym chce się wypoczywać, więc zapraszamy Was także na kolejne odsłony i wielkie brawa, jest kolejna pani na mecie, jest uśmiech.
jest radość, są tutaj godne ręce, pewnie uniesione w wyższym triumfu. Zachęcamy do skorzystania tutaj z poczęstunku, do odebrania drewnianego medalu pamiątkowego po dzisiejszym marszu. Informację, którą otrzymaliśmy od sędziów, to taka informacja, że mamy już wszystkich zawodników na mecie, mamy już komplet, więc potrzebujemy dosłownie około 10 minut do przetworzenia wszystkich wyników. Myślę, 10-15 i będziemy startować z ceremonią dekoracji. Przypominam, kategorie zarówno open, jak i kategorie wiekowe. Pierwsze trójki nagradzane, a także gmina Puszczykowo. Dodatkowo też musimy dołożyć kary, które były dla uczestników. Wiemy, że jakaś tam część żółtych kartek została pokazana, więc też te wyniki mogą się troszeczkę pozmieniać. Jest to też oczywiście troszeczkę bardziej skomplikowane, ale dzięki temu też wiadomo, zasady są przejrzyste, natomiast my tutaj musimy te minutki podoliczać, potem już będziemy mieli ostateczny obraz, jak ta klasyfikacja wyglądała. Na ten.